Rozdział siódmy. Umundurowanie Aramisa i Portosa. Od chwili, gdy czterech przyjaciół szukało sposobu wyekwipowania się należytego do zapowiedzianej kampanii, zaprzestali oni bywać u siebie w dniach umówionych, jak dotychczas. Jadali samotnie tam, gdzie ich zastała godzina obiadowa lub gdzie im się udało zjeść darmo. Słudzy, za przykładem panów, wałesali się po mieście i każdy, jak mógł, zdobywał sobie pożywienie. Umówiono się jedynie, aby raz na tydzień schodzić się u Atosa około godziny pierwszej w południe, gdyż Atos według przysięgi, jaką sam sobie złożył, nie wychylał się za próg mieszkania. Dzień, w którym Katie była u Deartagnana, był właśnie przeznaczony na takie zebranie i zaledwie dziewczyna opuściła mieszkanie, młodzieniec udał się zaraz na ulicę Feron. Atosa zastał filozofującego z Aramisem. Aramis objawiał niejakie chęci powrotu do sutanny. Atos według raz przyjętego zwyczaju ani namawiał, ani mu odradzał. Nie lubił udzielać rad, nie będąc proszony, a nawet zapytany, pociągał się z odpowiedzą. Ludzie w ogóle pytają o radę, mawiał, aby potem robić według swego widzimisię, się, a jeżeli przypadkiem zastosują się do czyjego zdania, to jedynie dlatego, aby potem mieć na kogo narzekać. Porfaus stawił się prawie razem z Deartagnanem, czterech przyjaciół znalazło się więc w komplecie. Fizjognomia każdego wyrażała uczucie odmienne, Portosa spokój i zadowolenie wewnętrzne, Deartagnana nadzieje, Aramisa niepokój, Atosa zaś obojętność. Rozmowa ogólna toczyła się już od chwili. Porfous dawał właśnie do zrozumienia przyjaciołom, że wysoko położona osoba zajęła się jego umundurowaniem, gdy wtem wszedł Musketon. Przyszedł on prosić Portosa, aby natychmiast wracał do domu, gdzie, jak powiadał z miną strasznie skruszoną, obecność jego potrzebna jest gwałtownie. Czy przyniesiono moje umundurowanie? zapytał Porfous. Tak i. Nie odrzekł Musketon. Powiedzże, co się stało. Chodźmy co prędzej, błagam pana. Porfous wstał, pożegnał przyjaciół i udał się za musketonem. Za chwilę bazen ukazał się na progu. Czego chcesz, mój przyjacielu? Zapytał Aramis głosem słodkim, jaki zawsze przybierał, gdy go opanowywała myśl powrotu do stanu duchownego. Jakiś nieznajomy oczekuje na pana w domu, odpowiedział bazen. Nieznajomy? Co to może być za człowiek? Żebrak, proszę pana. Daj mu jałmużnę, kochany bazen, i proś go o modlitwę na intencję biednego grzesznika. Kiedy żebrak ten chce koniecznie z panem pomówić i utrzymuje, że pan będzie bardzo kontent z jego przybycia. Może ma do mnie interes osobisty. Tak, tak, panie. Jeżeli pan Aramis, to są jego słowa, będzie się ociągał z powrotem, powiesz mu, że przychodzę z tours. Z tours. zawołał Aramist, panowie, wybaczcie, muszę was pożegnać, bo człowiek ten z pewnością przynosi mi wieści, jakich oczekuję od dawna. Zerwał się i wyszedł pośpiesznie. Zostali tylko Athos i de Sądzę, że nasze zaci znaleźli nareszcie, czego szukali. Jak ci się zdaje, de Artagnanie? Odezwał się Atos. Wiem na pewno, że Porfous jest na dobrej drodze, rzekł de Artagnan, a co się tyczy Aramisa, o niego byłem spokojny zawsze, lecz ty, kochany Athosie, rozdałeś z taką hojnością złoto Anglika, które było twoją prawą własnością, a sam co opoczniesz obecnie. Cieszę się bardzo, żem zabił tego głupca, tym więcej, że jest zasługą przed Bogiem zgładzić ze świata Anglika. Lecz gdybym był schował do kieszeni jego pieniądze, ciążyłyby mi one, jak wyrzut sumienia. Daj pokój, a to się, mój drogi. Masz, do prawdy, dziwne uprzedzenia. Dosyć już o tem, mówmy o czym innym. Ale, ale, pan de Treville powiedział mi, gdy był łaskaw odwiedzić mnie wczoraj, że utrzymujesz obecnie stosunki z jakimiś podejrzanymi Anglikami, protegowanymi kardynała. To chyba mówił o Angielce, tej właśnie, o której ci wspomniałem. A tak. Przypominam sobie, blondynka, z której powodu tyle ci dobrych rad udzieliłem, a ty, ma się rozumieć, nie słuchałeś ich wcale. Powiedziałem ci przecież dlaczego. Tak, zapewne widzisz w niej jedyną ucieczkę dla pozbycia się kłopotu, jaki masz z umundurowaniem. O! Wcale nie. Ale przekonałem się, że za sprawą tej kobiety pani Bonasio porwana została i ukryta. Rozumiem, mój drogi. Chcąc odnaleźć jedną kobietkę, umizgasz się do drugiej. Masz rację, kochanku, jest to droga najdłuższa, ale za to najprzyjemniejsza. Widzieliśmy już, z jakim pośpiechem młody muszkieter wybiegł za bazinem, a raczej go wyprzedził. Jednym skokiem znalazł się na ulicy Wodżar. Wpadł do siebie i rzeczywiście zastał w pokoju mężczyznę małego wzrostu o spojrzeniu roztropnem, lecz ubranego w łachmany. To pan mnie potrzebujesz? Zapytał muszkieter. Pragnę widzieć się z panem Aramisem. Czy takie jest pańskie nazwisko? Tak, panie, ja nim jestem. Czy masz mi pan ce oddać? Tak, jeżeli mi pan pokażesz pewną chusteczkę haftowaną. Oto jest, rzekł Aramis, wyjmując z zanadrza kluczyk i otwierając szkatułkę hebanową, wysadzaną konchą perłową. A oto jest, widzisz ją pan. Dobrze, rzekł żebrak, a teraz odpraw pan lokaja. Bazen bowiem, ciekawy dowiedzieć się, czego chce żebrak od jego pana, prawie jednocześnie wszedł do pokoju. Lecz pośpiech ten nie na wiele mu się przydał, na żądanie żebraka pan skinął, aby się usunął i musiał usłuchać. Po wyjściu Bazina, żebrak obejrzał się szybko dokoła dla pewności, czy kto nie patrzy lub nie podsłuchuje następnie rozpiął kamizelkę podartą i stary pas skórzany, rozprół bok kaftana i wyjął zapieczętowany list. Aramis wydał okrzyk radości na widok herbu na pieczątce, ucałował podpis i zeczcią religijną niemal rozłożył ćwiartkę papieru, zabierającą, co następuje. Przyjacielu, przeznaczenie chce, abyśmy byli rozłączeni jeszcze czas jakiś, lecz piękne dni młodości nie stracone dla nas niepowrotnie. Spełni powinność swoją na polu walki, ja spełniam swoją tam, gdzie mnie los postawił. Przyjmij to, co ci oddawca listu doręczy, bądź podczas wojny pięknym i dobrym szlachcicem, jakim zawsze byłeś. Kochaj mnie i myśl o mnie. O mnie, która całuje twoje śliczne oczy. Żegnam cię. Do widzenia. Żebrak prół ciągle kaftan i wyciągał sztuki złota z zapotrzebki, aż wyjął 150 podwójnych liwrów hiszpańskich i ułożył je na stoliku. To uczyniwszy, otworzył drzwi, skłonił się i wyszedł, zanim osłupiały ze zdziwienia młodzieniec odważył się do niego przemówić. Aramis odczytał list po raz drugi i spostrzegł, że było i postscriptum. P. S. Możesz śmiało przyjąć z uszanowaniem oddawcę listu, ponieważ jest on hrabią i grandem hiszpańskim. Osny moje złote! zawołał Aramis. Jakież to życie jest piękne! Tak, jesteśmy jeszcze młodzi. I dla nas jeszcze nastaną dni szczęścia. O! Twój jestem, Twój jedynie, miłość moja, krew, życie moje. Wszystko, wszystko do ciebie należy. Moja najpiękniejsza. Moja ukochana. Całował list namiętnie, nie patrząc nawet na złoto błyszczące na stoliku. Bazen zapukał do drzwi, Aramis nie miał już powodu ukrywać się, pozwolił mu zatem wejść. Lokaj o nie miał na widok złota i zapomniał, że przyszedł oznajmić Dartagnana, który, zaciekawiony, co to za żebrak zjawił się z interesem tak pilnym, wstąpił po drodze od Atosa do Aramisa. A że nie miał zwyczaju robić ceremonii z przyjacielem i widział, że Bazen go nie anonsuje, wszedł, nie czekając oznajmienia. A! Do wszystkich diabłów! Kochany Aramisie, jeżeli to są owoce, jakie ci Sturs przysyłają, powinszuj ode mnie ogrodnikowi, który je hoduje. Mylisz się, mój drogi odrzekł Aramis, zawsze dyskretny, to właśnie wydawca mój odesłał mi należność za poemat, który, jak wiesz, napisałem. O! O! rzekł de Artanian, to twój wydawca musi być nadzwyczajnie hojny, mój kochany Aramisie. Jak to, proszę pana? wykrzyknął Bazen, więc za poemat tak drogo płacą? To pan możesz stać się równym panu de Włatur i panu Benserade. Dumny jestem z mego pana. Poeta to prawie ksiądz. O! Panie Aramisie, zostań jedynie poetą, błagam cię. Bazinie, mój przyjacielu, odrzekł Aramis, niech cię Bóg ma w swojej opiece, lecz zdaje mi się, że mieszasz się do naszej rozmowy. Bazen zrozumiał, że odezwał się niewłaściwie, spuścił więc głowę i wyszedł skonfudowany. A! Odezwał się D'Artagnan z uśmiechem, doprawdy, na wagę złota sprzedajesz utwory swoje. Szczęście ci służy, mój przyjacielu. Ale, uważaj dobrze, bo zgubisz list, który wygląda ci z za kaftana, a który pochodzi zapewne także od wydawcy. Aramis zaczerwienił się aż do białek oczu, wsunął bilecik i zapiął kaftan pod samą szyję. Posłuchaj, kochany de Artagnanie, odezwał się, jeśli pozwolisz. Pójdziemy teraz poszukać naszych przyjaciół, a ponieważ jestem obecnie bogaty, od dziś dnia mieć będziemy obiady wspólne, aż do chwili, kiedy z was, który też się dorobi pieniędzy. Na honor. Masz słuszność, rzekł de Artagnan, służy ci z wielką przyjemnością. Nie jedliśmy już od dawna porządnego obiadu, a ponieważ ja osobiście szykuję się dziś wieczór na wyprawę trochę ryzykowną, przyznaję, że nie od rzeczy będzie, gdy dodam sobie odwagi kilkoma butelkami starego burgunda. Niech będzie burgund, nie czuję wcale do niego odrazy, rzekł Aramis, któremu widok złota rozwiał gdzieś myśli o stanie duchownym. Włożył kilka podwójnych pistolów do kieszeni na potrzeby bieżące, schował resztę do szkatułki hebanowej, inkrustowanej konchą perłową, gdzie się już znajdowała chusteczka batystowa, talizman szczęścia i wszelkiej pomyślności. Dwaj przyjaciele udali się najpierw do Atosa, który, wierny przysiędze wychodzenia z domu, podjął się sprowadzić obiad do swego mieszkania, a ponieważ odznaczał się znajomością urządzania uczt wykwintnych, d'Artagnan i Aramis z wielką chęcią powierzyli mu starania i kłopot o wybór potraw. Następnie poszli do Portosa, w drodze rozmawiali wesoło i układali najrozmaitsze projekty, gdy wtem na skręcie ulicy Dubac spotkali musketona, który z miną strasznie żałosną pędził przed sobą muła i konia. D'Artagnan wydał okrzyk zdziwienia pomrugeszanego z uczuciem niejakiego ukontentowania. O! Na Boga, toż to mój konik żółty zawołał w Aramisie, spójrz na tego człapaka. Ofe! Co za obrzydliwa szkapa! Rzekł Aramis. Otóż, mój kochany, i odparł a na tym koniu przybyłem do Paryża. Więc pan zna tego konia. Podchwycił musketon. Szczególny kolor, dodał Aramis, nie widziałem nigdy w życiu podobnej maści. Wierzę bardzo w podjał D'Artagnan, dlatego też sprzedałem go za trzy tailery i z pewnością zapłacono mi jedynie za skórę, bo zalety jego wewnętrzne niewarte i 18 liwrów. Jakim jednak sposobem koń ten znalazł się w ręku musketona? O! Zawołał je, niech pan o tem lepiej nie wspomina, bo to, proszę pana, jest figiel męża naszej księżnej. Co za figiel? Opowiedź mu A to, proszę pana, jesteśmy w wielkich łaskach u pewnej wielkiej damy, księżnej D, przepraszam. Mój pan nakazał mi tajemnicę, nie mogę zatem nazwisk powiedzieć. Pani owa zmusiła nas, abyśmy przyjęli na pamiątkę od niej wspaniałego rumaka hiszpańskiego i takiego szmuła. Doprawdy, że chciało się patrzeć bez końca na te cudowne stworzenia. Wtem mąż zazdrosny dowiedział się o wszystkim, przejął w drodze wierzchowce znakomite i zastąpił je temi oto bydlętami. Które odprowadzasz mu z powrotem? zapytał de Artanian. A, naturalnie odrzekł musketon, pojmujesz pan, iż nie możemy przyjąć nędznych habetów zamiast wierzchowców, jakie nam przyobiecano. Ma się rozumieć, że nie wypada, choć pragnąłbym nieskończenie widzieć Portosa na moim koniu. Miałbym przynajmniej wyobrażenie, jak sam wyglądałem, przybywając do Paryża. Nie zatrzymujemy cię, muskwetonie, ruszaj dalej spełnić rozkaz twego pana. A czy jest on u siebie? Jest, proszę pana, lecz w bardzo złym humorze. Lokaj skierował się w stronę bulwaru Grand Augustinus, a dwaj przyjaciele udali się do nieszczęśliwego portosa i dzwonili do drzwi jego zawzięcie. Na próżno jednak Porfus widział, jak przechodzili przez podwórze i nie myślał wcale otwierać. Musketon szedł coraz dalej, przebył most nowy, pędząc ciągle przed sobą obrzydłe wywłoki, i dotarł nareszcie do ulicy Niedźwiedziej. Tam zaś, według polecenia pana swego, przywiązał konia i muła do młotka przy drzwiach notariusza. I nie troszcząc się o los ich przyszły, powrócił do Portosa z wiadomością, że rozkazy jego spełnił wiernie. Po niejakim czasie zwierzęta nieszczęśliwe, które od rana nic nie jadły, narobiły takiego hałasu piekielnego, szarpiąc i stukając młotkiem u drzwi, że notariusz wysłał z kancelarii wyrostka swego, aby dowiedział się od sąsiadów, do kogo należą ten koń i muł, taką wrzawę czyniący. Pani Kokenard poznała od razu swój prezent, pojąć tylko nie mogła, dlaczego go zwrócono z drogi. Niedługo jednak czekała na rozwiązanie zagadki, przybycie Portosa ją oświeciła. Gniew i obraza, błyszczące w oczach muszkietera, pomimo iż usiłował hamować się, przejęły śmiertelną trwogą czułą dulcynę. Musketon opowiedział swemu panu, iż spotkał Aramisa i D'Artagnana i że ostatni poznał podjeżdżka, który go przyniósł do Paryża i którego sprzedał za trzy tejlerii. Porfous niedługo zabawił u swej oblubienicy, wyszedł rozsierdzony, wyznaczając jej spotkanie przy klasztorze San Magluar. Pani Coquenard, drżąc cała, pośpieszyła do klasztoru San Magluar. Przeczuwała biedaczka, co ją czekało, i przygotowana była na wymówki straszne. Porfą z takiej imponował pańskim ułożeniem. Wszystko, co człowiek zraniony w miłości własnej wypowiedzieć, jest zdolny. Srogie wyrzuty, wymówki i przekleństwa, wszystko to spadło na kornie pochyloną głowę pani notariuszowej. Niestety, odezwała się i starałam się zrobić jak najlepiej. Jeden z klientów naszych jest handlarzem koni, zadłużył się on bardzo w kancelarii męża i nie chciał w żaden sposób zapłacić. Wzięłam w długu konia i muła, przyrzekł mi niegodziwiec dostarczyć wierzchowców królewskich. Otóż, moja pani rzekł Porfaus, jeżeli był winien więcej niż pięć talarów, to ten twój handlarz oszukał cię diabełnie. Przecie każdemu wolno starać się o kupno tanie, odparła notariuszowa, starając się usprawiedliwić. O! Niezupełnie szanowna pani. Ci, Co szukają taniego towaru, winni pozwolić innym poszukać sobie przyjaciół hojniejszych. Po tych słowach Porfaus wykręcił się na pięcie i zamierzał odejść. Panie Porfous! Panie Porfous! Zawołała notariuszowa e moja wina, przyznaję, nie powinnam, była się targować, gdy chodziło o wyekwipowanie kawalera tak znakomitego. Porfous milczał i odsuwał się coraz dalej. Notariuszowa widziała go już oczami wyobraźni, niknącego niby w obłoku świetnym, otoczonego księżnymi, margrabinami, które rzucały mu pod nogi pełne wory złota. Stój! Zatrzymaj się, na miłość boską, zawołała a e, poczekaj. Pogadajmy trochę. Rozmowa z panią nieszczęście mi przynosi, odparł Porfous. Powiedz nareszcie, czego żądasz? Nic nie chcę, moja pani, bo z tobą to na jedno wychodzi. Notariuszowa zawisła na ramieniu Portosa i w uniesieniu bolesnym zawołała. Panie Porfous. Wybacz, ja nie znam się na niczem. Skąd wiedzieć mogę, jaki koń być powinien? Czy ja wiem, co to jest uprząż na konia? Trzeba było mnie to polecić, mnie, bo przecież ja znam się na tym doskonale, moja pani, lecz chciałaś robić oszczędności, pieniądze pożyczać na procent lichwiarski. Nie miałam racji, panie Porfous, wyznaję. Teraz naprawię błąd mój, zaręczam słowem honoru. W jaki sposób? Zapytał muszkieter. Posłuchaj. Dziś wieczorem pan Kokenard udaje się do księcia Descholnet na naradę, która potrwa ze dwie godziny co najmniej, przyjdź zatem do mnie, będziemy sami i wszystko się dobrze ułoży. Tak, to lubię. To nazywa się mówić rozumnie, moja droga. Przebaczasz mi nareszcie? Zobaczymy, odrzekł Porfous majestatycznie. Rozłączyli się, mówiąc. Do widzenia wieczorem. Do kaduka. Pomyślał Porfaus. Odchodząc w swoją stronę, zdaje mi się, iż na koniec zbliżam się przecież do szkatuły Starego Kokwenarda.